Witajcie! Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak narysować w Scratchu rozetę i zaproponować, aby chętne osoby stworzyły właśnie podobny projekt. Dobrze, po pierwsze, gdy wejdziemy na stronę Scratch Meetedu, możemy się oczywiście zalogować, jeśli mamy utworzone konto. Jeżeli nie jesteśmy zalogowani, bądź jesteśmy zalogowani, wybieramy przycisk Stwórz, czekamy chwilkę na załadowanie strony i projektu. Dobrze, mamy otwarte okno Scratcha i pierwszą rzeczą, jaką będziemy potrzebować, to będziemy potrzebować rozszerzenia do rysowania. Wybieramy więc przycisk Dodaj rozszerzenie, a następnie kategoria Pióro. Dochodzi nam kategoria, w której możemy za pomocą tych bloczków możemy rysować różne wzorki. Dobrze. Powiększę nieco, żeby było lepiej wszystko widoczne. Zaczniemy sobie oczywiście od jakiegoś początku, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę. I pierwszą rzeczą, jaką ustawimy, to po kliknięciu zielonej flagi chcemy, żeby duszek czyścił poprzednio narysowane obrazki i zawsze był tutaj na początku, tak jak jest. Zrobimy sobie to w taki sposób, że nadamy komunikat, czyli takie polecenie. Wybieramy sobie nadaj komunikat, nowa wiadomość. Ten komunikat nazwiemy wyczyść, gdyż będzie służył do czyszczenia naszego ekranu. OK. No i teraz ustawimy sobie tutaj, co się będzie działo właśnie, jak ten komunikat do nas dotrze, czyli kiedy otrzymam. Wybieramy wyczyść. To tak, po pierwsze. Wybierzemy sobie z kategorii ruch polecenie idź do punktu 00, czyli środek ekranu i ustawiamy kierunek na 90, czyli w prawą stronę. To jest dokładnie tak, jak w tym momencie stoi nasz duszek. Następnie, a właściwie to na początku, zrobimy podnieś pisak, żeby duszek nie rysował nam żadnych linii tutaj. I dajemy polecenie wyczyść wszystko. Dobrze, to jest na razie tyle. Następnie dodamy teraz sobie drugi komunikat, za pomocą którego będziemy rysować prostokąt. Czyli znów do zielonej flagi dołączamy polecenie nadaj komunikat. Nazwiemy go sobie prostokąt. OK. A poniżej ustawiamy, co się będzie działo, kiedy taka wiadomość do nas przyjdzie. Czyli kiedy otrzymam komunikat prostokąt, co ma się dziać? Po pierwsze, musimy przyłożyć pisak, żeby móc rysować. Wybieramy przyłóż pisak. Ustawimy sobie kolor naszego pisaka. Ja sobie na przykład ustawię, no, może być taki niebieski. I ustawimy sobie rozmiar pisaka, na przykład na 2. Teraz potrzebujemy poleceń, za pomocą których duszek narysuje nam figurę prostokąt. Czyli z kategorii ruch wybieramy pierwsze polecenie przesuń o, czyli to będzie rysowanie pierwszego boku prostokąta 150 kroków. Sprawdzamy. No tak, narysował nam duszek pierwszą linię. Teraz, żeby narysował nam linię w dróg, tak do góry, musimy go obrócić. Czyli wybieramy sobie z kategorii ruch polecenie obróć. Ponieważ w prostokącie wszystkie kąty są kątami prostymi, więc obroty będą o 90 stopni.
Zobaczcie, i duszek nam się przekręcił. Jeśli teraz pójdzie do przodu, to będzie w tą stronę rysował linię. Czyli dajemy teraz przesuń o, drugi bok będzie miał na przykład 40. Tak? I też po tym boku, po narysowaniu tej linii, musi obrócić się o 90 stopni. Sprawdzam. Zgadza się. Tutaj pod nim jest linia, jej nie widać. Wprawdzie zmniejszę duszka, to będzie pewnie to bardziej widoczne. O, widać teraz. No dobrze. Teraz musimy znów narysować taki długi bok, czyli znowu polecenie. Przesuń. 150. Ponownie obracamy o 90 stopni. Dzięki temu mamy już trzy boki prostokąta. Dodajemy ostatni bok prostokąta, krótki, czyli 40. Sprawdzam. Dodamy sobie jeszcze obrót tutaj, żeby duszek zaczynał i kończył w tej samej pozycji. Czyli ostatni obrót o 90 stopni. W taki sposób powstał nam jeden kwadrat. Prostokąt, nie kwadrat. Dobrze. Teraz chcemy, żeby tych kwadratów było dużo, aż żeby tworzyły tutaj cały taki okrągły rysunek, taką rozetę złożoną właśnie z wielu, wielu prostokątów. Zrobimy to poprzez powtarzanie rysowania pojedynczego prostokąta i obracanie duszkiem. Z kategorii kontrola wybieramy polecenie powtarzaj. W tej pętli umieszczamy tylko na razie komunikat prostokąt. Jeżeli zostawimy w takiej formie, to oczywiście duszek narysuje nam 10 prostokątów, ale one będą narysowane w tej samej pozycji. Nie będzie widać tutaj żadnego efektu, gdyż te prostokąty są narysowane jeden na drugim. Żeby teraz duszek po narysowaniu pojedynczego prostokąta mógł narysować kolejny, ale w inną stronę, musimy go teraz tu obrócić. Czyli z kategorii ruch wybieramy polecenie obróć. Zostawiam na razie 15 stopni. Zobaczymy, jak to będzie nam wyglądało. No mamy jakiś kawałek rozety. Teraz zasada jest taka, że jeśli chcemy, żeby te prostokąty, nasze figury, były rozłożone tak równomiernie po całym okręgu, musimy tu odpowiedni kąt wstawić. Można próbować to robić na zasadzie prób i błędów, czyli ja teraz sprawdzam, czy na przykład wystarczy 50 stopni, jak to będzie wyglądało. No, trochę za dużo, czyli teraz próbuję może 40 stopni. O, prawie idealnie. Natomiast jeżeli nie chcemy tak, jeżeli ja teraz zwiększę tutaj liczbę, tak, na przykład chcę teraz mieć 15 prostokątów, no to znowu muszę się bawić w szukanie rozwiązania, ile tu ma być stopni. Jeżeli nie chcemy w taki sposób robić, rozwiązanie jest następujące. Musimy podzielić obrót na odpowiednią liczbę, przez odpowiednią liczbę. Jeżeli chcemy skorzystać z wyrażeń matematycznych, to mamy kategorię wyrażenia i tu mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, a tu mamy dzielenie. Wybieramy sobie dzielenie. No i teraz przez jaką liczbę mamy co podzielić? Pełny obrót, tak, ma 360 stopni. Czyli jeżeli duszek ma się obrócić koło, to wykonuje pełny obrót 360 stopni. A tutaj musimy wstawić liczbę narysowanych prostokątów, jakie chcemy, żeby były narysowane. W naszym przypadku jest to liczba 15. W ten sposób program sam obliczy, o jaki kąt ma się obrócić. Wstawiamy to w miejsce obrotu. No i możemy teraz sprawdzić. O, mamy 15 pięknych prostokątów. Narysowanych w koło. Jeżeli chcemy teraz tutaj zwiększyć liczbę, na przykład nawet do 40,
to zmieniamy liczbę powtórzeń i liczbę, przez jaką dzielimy pełny obrót. W ten sposób mam 40 prostokątów. Możecie popróbować, jak będzie wyglądała rozeta, jeżeli na przykład wpiszemy tutaj 150. Ja zostawię sobie nieco mniejszą liczbę, wpiszę na przykład 30, zmienię tu 30. Moja rozeta w tym momencie wygląda w taki sposób. Dodamy sobie jeszcze tutaj drugie polecenie, mianowicie polecenie rysowania trójkąta. Trójkąt będziemy rysować w podobny sposób, jak rysowaliśmy prostokąt, a mianowicie poprzez nadanie komunikatu. Czyli po pierwsze z kategorii zdarzenia wybieramy polecenie nadaj komunikat, umieszczamy pod rozetą złożoną z prostokątów, nazywamy sobie tą naszą nową wiadomość trójkąt. OK. I umieszczamy, kiedy otrzymam tą naszą wiadomość trójkąt, co się będzie działo. No, po pierwsze, musimy, tak jak poprzednio w rysowaniu prostokąta, przyłożyć pisak, ustawić sobie jakiś kolor. Ja może sobie tym razem wybiorę różowy może. O, taki. Ustawimy sobie również rozmiar pisaka. Na przykład na nieco grubszy, na przykład 5. Przesunę tutaj te polecenia, żeby nam nie przeszkadzały. Jeszcze niżej troszeczkę. OK. No dobrze. I podobnie jak rysowaliśmy to w prostokącie, musimy teraz dać poszczególne polecenia, które będą rysowały nasz trójkąt. Czyli po pierwsze, przesuń o na przykład 100 kroków. Sprawdźmy. No, narysował nam pierwszą linię, pierwszy bok trójkąta. Następnie obracamy. No, musimy teraz tutaj wiedzieć, jaki kąt obrotu musi być, żeby nasza linia była tutaj rysowana. Nasz trójkąt będzie trójkątem równobocznym, czyli wszystkie boki i kąty będzie miał takie same. Tak więc tu, ja już to Wam powiem, będzie to obrót 120 stopni i po obrocie dajemy znów rysowanie boku. Sprawdzimy. To jest, są dwa boki. Kolejny obrót też o 120 stopni i rysowanie ostatniego boku trójkąta. Wszystkie boki mamy po 100. Sprawdzamy. No jest, super. Damy sobie jeszcze teraz tutaj jeden obrót, żeby kotek, nasz duszek wrócił do pozycji początkowej, czyli takiej, z której tu zaczynał rysowanie. Czyli znów obrót o 120 stopni. Sprawdzimy. No mamy. Super. Mamy pierwszy trójkąt. I analogicznie, jak robiliśmy to w przypadku rozety z prostokątów, teraz stworzymy sobie rozetę właśnie z naszych trójkątów. Czyli z kategorii kontrola wybieramy powtarzaj, nadaj komunikat trójkąt i obracamy. I obracamy o wskazany kąt, nasz kąt, znów zrobimy poprzez dzielenie 360 przez liczbę trójkątów do narysowania. Na razie mamy 10 trójkątów, czyli musimy podzielić 360 przez 10. Sprawdzamy. I piękna, tutaj mamy rozetę. Jeżeli mamy tutaj, chcemy zwiększyć liczbę naszych trójkątów, to analogicznie jak przy prostokątach zmieniamy liczbę powtórzeń i zmieniamy liczbę, przez którą dzielimy obrót. I w taki sposób mamy taką rozetę. Można oczywiście tutaj pobawić się znów wielkościami.
tak, kolorami, rozmiarami pisaka, pozmieniać kroki, tylko pamiętajcie, że prostokąt ma dwa boki takie same, tak, a trójprostokąt mamy tutaj, przesunął się nam tam, a trójkąt trzy, czyli jeżeli zmieniamy jeden bok, musimy wszystkie boki tutaj zmienić tak samo. Dobrze. I teraz tak, jeżeli mamy gotowy projekt, możemy nadać mu nazwę. I tu w tym miejscu nadajemy nazwę, ja nazwę to sobie Rozeta. Dobrze, mam nadaną nazwę, to się tu nam zapisuje automatycznie. I teraz opcje zapisu pliku są dwie. Jeżeli mamy nasze konto, to możemy plik udostępnić, naciskając przycisk udostępni. Czekamy chwileczkę. Pojawia się nam pole, gdzie możemy skopiować link do naszego projektu. Wybieramy kopiuj link i ten link, który tu pojawia się nam na górze, należy skopiować. Można to zrobić skrótem Ctrl+C. Tak? I taki skopiowany link można mi przesłać, czy przez wiadomość na Librusie, czy przez e-mail. Wszystko w opisie Wam jeszcze napiszę. Natomiast jeżeli nie mamy konta na Scratchu, to możemy plik zapisać na swoim komputerze i taki plik można mi również przesłać. Zapisywanie pliku odbywa się w taki sposób. Wybieramy plik, zapisz na swoim komputerze i plik zapisuje się nam, pobiera na nasz komputer. Najczęściej tutaj na dole pojawia się nam okienko, że plik został pobrany. Z reguły jest on pobierany do folderu pobrany, czyli otwieramy sobie foldery, eksplorator plików i w części pobrane, downloads, mamy tutaj plik, który nazywa się Rozeta, czyli tak jak nazwałam mój projekt, i taki plik można również do mnie wysłać. Zapraszam do zabawy, do tworzenia swoich rozet. Nie muszą one się składać z prostokątów czy trójkątów. Możecie popróbować, może uda Wam się stworzyć na przykład rozetę złożoną z innych jeszcze figur. Zachęcam do zabawy. Powodzenia!